Dobra, idziemy szukać tych grybów. Ciekawe, czy coś w ogóle tu rośnie. Dobra, coś jest. Jak są takie, to powinny być i inne. Trzeba się porozglądać. Najpierw przyzwyczaić oczy do lasu. I jest zestaw młodego zielarza. Wiadro, butla. Świeże mleko pić, tak? Tak. Oj. Za sucho jest. Żeby jakiekolwiek grzyby tu były chyba. Jeżynka. Ciach ją. O. Dojrzała. Jaka słodziutka. Drzewo położyło. A grzybów jak nie było, tak nie ma. No i ten, co był tu przede mną, to musiał wszystkie grzyby pozbierać, bo nie ma nic. O, znalazła się literatka. Co ją zgubiłem, jak żeśmy ze sąsiadem 2 lata temu na grzyby. Kurczę, rozbita. Jakiś dzik musiał nadepnąć. No nic, trudno. Kurczę, żeby nawet kani nie było jednej. Oj, biedna. Tak sama sobie stoi tu. No gdzież to tak? O, teraz do wody. W sensie nie dowód, tylko włożyć tu do wody i ona się otworzy. I będzie można smażonko robić. Pakujemy i szukamy kolejnych. Dobra. Trzeba się zawijać, bo już jakieś sępy nade mną zaczynają krążyć. Chyba widzą, że już ledwo idę. No ale parę kilometrów w lesie zrobione. O, aż się człowiek inaczej czuje. Dobra. To by było na tyle z mojej wycieczki, podróży do lasu. No, pozdrawiam. Nie mogłem nie przystanąć na moment. Takie widoki w drodze powrotnej. Gdzie to jeszcze można zobaczyć?